Cześć wszystkim, witam serdecznie. Co, naprawiamy radio z Harley'a Davidsona, co dzisiaj? Radio kompletnie nie gra. Podłączymy to sobie i zobaczymy. Okej, podłączymy głośnik. Tutaj mam podłączenie głośnika. Historia tego radia była taka, że radio grało, raz nie grało, raz grało, raz nie grało. To znaczy, radio się ogólnie włącza, ale raz jest głos, raz nie ma głosu. Gdzieś jak się tutaj gdzieś dotknęło coś śrubokrętu przy końcówce mocy, podociskało, zaczęło to, że tak powiem, stykać i radio miało głos. I powiem wam, przyznam wam się szczerze, że włączyłem wcześniej już to radio i ten głos był, ale po wyłączeniu i znowu włączeniu tego głosu nie ma. Więc chcę sprawdzić, czy teraz ten głos będzie, czy go znów nie będzie. Także podłączam sobie masę zasilacza plus 12. Radio się uruchamia. Zobaczcie. Ale głosu nie ma. I co bym nie zrobił, głosu nie będzie. Zatem miał jakiegoś mutingu włączonego? Nie, jest głos, wszystko ok. Wiem, że bolączką tych radii właśnie jest coś takiego, że chyba są zimne luty na płycie głównej. Zobaczymy, wyjmiemy całą płytę główną na stół, zobaczymy, czy przypadkiem tam jakiś nie znajdziemy jakichś nieprawidłowości. Przejrzymy sobie cały ten układ. No i spróbujemy w okolicach końcówki mocy sprawdzić luty, ewentualnie napięcia na stabilizatorach pomierzymy, czy aby tam jakiegoś napięcia nie brakuje sterującego, włączeniem tej końcówki oczywiście, bo takie napięcia tam mamy. Dobra, zatem bierzemy się za roboty. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Trochę się narobiło, powiem, bo hotter mi się zjarał. Mówię, co tu się dzieje, a tu kurczę, jakieś płomienie, coś zawiodło, jakieś zabezpieczenie. Ale na szczęście udało się to opanować. Dobra, lecimy dalej. Płytę już przelutowałem. Nie wiem, czy to widać, ale to jest taki kondensator, na którym jest kawałek takiego druciku. Spróbuję to usunąć, zobaczę, co da się zrobić. Ale muszę sobie to zrobić w okularach powiększających, bo niestety nie widzę tego tak gołym okiem. Nie, to jest jakiś ta folia, która, ta guma, którą tutaj producent nałożył,
Myślałem, że się kondensator rozlał. A to jest ta solder maska, która jest, którym to jest wszystko oblane. Nie wiem, zobaczymy. Spróbuję to teraz podłączyć. Tak na krótko, żeby nie przypadkiem nie uszkodzić końcówki. Zobaczymy, co się stanie, co? Dobrze, na pana możemy sobie, widzę, tutaj wpiąć. Śmiało. Dobra, do góry chociażby go zacześniemy. Wyjął. Dobra. Radio się uruchamia z automatu, więc powinien już być głos. Nie ma. Ale końcówka nawet nie pracuje, bo się nie grzeje, powiem wam. Ona już powinna być ciepła, więc wzmacniacz nie działa. O, jest zmutowany, więc nie ma jakiegoś sygnału, który go uruchamia. Ciekawe. Mamy stabilizator. Spróbuję przeprowadzić pomiary jakieś. Czytałem na forach amerykańskich, że prawdopodobnie końcówki padały tutaj. Ale słuchajcie, nie chce mi się wierzyć, żeby końcówka padła w ten sposób, że no, jest napięcie, znaczy jest, działa końcówka, a za chwilę nie działa. Także coś tutaj nie tędy jest. Przelutowałem tutaj cały wszystkie układy, które są tutaj odpowiedzialne za przekazywanie dźwięku do końcówki mocy. Może wam zbliżę, żebyście mogli zaobserwować. O, tutaj mamy przetworniki analogowo-cyfrowe. Tego układu nie potrafię odczytać, więc nie wiem, co to jest. To są wzmacniacze słuchawkowe. Według datasheetu jest to tam opisane, a to mógł być przedwzmacacz dla tej końcówki, żeby po prostu ten sygnał był wzmocniony odpowiednio. Znaczy ten sygnał wpuszczony do tego i jakoś wzmocniony. Zobaczymy, czy tutaj też jakieś sygnały się pojawią. W każdym razie przelutowałem wszystkie te złącza, tutaj te nóżki na tych układach. Zobaczymy, czy to może ruszy. Także dobra, do roboty. Oj, tak. Narzędzia na bok. Tak, masa nam się odpięła, a to za chwilę podepniemy sobie. Czekajcie, bo tu mi się poplątały przewody zmiennika. Ejajajaj, dobra, mamy to tutaj. O, tak powinno być. Tak powinno być. Tak, głośnik podłączamy. Tak wygląda, jakby nie było sterowania na ten stopień końcowy. Nie wiem, czy te układy właśnie nie będą sterowały też, gdzie jest mój wskaźnik, czy te układy nie będą sterowały też tym, a podejrzewam, że tak, więc zobaczymy, wepnę to pierw, masa, uwaga, kopię końcówkę, radio rusza, cisza. Cisza. Tutaj nie ma mutingu, jak stacja jest wyszukiwana. Jak nie ma sygnału, to radio nie mutuje się. Więc kurde, dalej
dalej nie działa. Dalej nie działa. Co tu może być nie tędy? Nie tak jest. Końcówka nie działa, bo jak gdybym tu dotykał i by działała, to coś by się działo. Ale tu jest totalna cisza. Zobaczymy jeszcze tutaj sobie podłączę podsłuch. Jeszcze raz. Tu wszystko działa tutaj. Składowa stała jest. Coś się odzywało. Tu wszystko jest git. Sygnał, jak widzicie, dochodzi. Posłychać go tutaj w podsłuchu, co mam. Może inaczej zrobimy. Ja sobie zrobię. Wygeneruję 94,1. Sygnał sobie wygenerujemy i zrobimy sobie audio jeszcze, żeby 25 kHz damy. Coś to radio powinno już teraz odpierać. Powinniśmy 1 kHz słyszeć w głośnikach. Nie słychać. Dobra. Tak nie usłyszymy, nie? Dobra, jakąś antenkę muszę sobie tu wykombinować, wyczaić. Słuchamy. Antena mi znowu wypadła, ale mam to. Słychać sygnał 1 kHz, prawda? Więc tutaj wyjście z tych układów analogowo-cyfrowych mamy. Że nie ma wysterowania na tą końcówkę mocy. Ja muszę temu układowi się przyjrzeć dokładniej. Zaraz to zobaczymy. Co my tam musimy sobie włączyć, żeby podłączyć, żeby nam to zadziałało. Ja podejrzewam, że chyba ten standby mute to jest ten, który... Zaraz to przestanie. Sprawa wygląda następująco, moi drodzy. Pin numer 2 na tym układzie z salonem, na tej końcówce mocy, to jest pin standby, to znaczy jeśli jest połączony od 0 do 1,5 V maksymalnie, jest w stanie gotowości, w stanie czuwania. Żeby go wyciszyć, musi być od 3,5 do 5 V. To wtedy jest zmutowany i w ogóle nie powinien przepuszczać głosu. A jeśli ma być, że tak powiem, w stanie odtwarzania, włączania sygnału, to minimalnie powinien mieć tylko 7 V. Tutaj jest 13 V. Ja się dziwię, dlaczego jest tak dużo. Moment. Minim typ 20, max. Jeszcze tutaj mam jeden parametr, a to są decybele, już to nie. Momencik. Bo gdzieś mi uciekło. 8,5, 20, 40 mikroamper. Więc coś tu jest nie tak z tym napięciem na tym drugim pinie. To napięcie jest jakby za wysokie. A skąd to napięcie biegnie? Najgorsze jest to, że nie mam do tego schematu i działam niejako po umacku. I to jest najgorsze, co może być dla elektronika, jeśli musi działać po umacku. Podłączę jeszcze raz sobie to radio, żebym ja tu mógł wyzwolić cokolwiek. Nie ma nic. To totalna pustka. Nie ma sygnału, a napięcie mierzone na tym jest w tym drugim pinie. Ha.
9 V, zaraz, 8,5. Przepraszam, 9 V. Dobra, coś mi tutaj zaraz, gdzieś jakieś masy chyba nie mam dobrej. 12 V, kurczę, przegięcie, naprawdę. Wszystkimi masami już próbuję. 12 V, a tutaj powinno być najwięcej 8,5 V według serwisówki, według datasheeta. Nie powinno być tak dużo. Standby, napięcie standby 0 V do 1,5. Napięcie wyłączenia takiego głuchego mód 3,5 V. I VOP, operating voltage, to jest 7 V, więc to jest za wysokie napięcie. Ja może spróbuję tą nóżkę wylutować i zobaczymy, co się stanie po podłączeniu do niej 7 V. Spróbuję to zaraz zrobić. Zobaczymy, czy nam się uda w ogóle. Będę się starał. Nóżka numer 2, raz, dwa, bym to podniósł po prostu. Czegoś nie uszkodzić, wiecie, bo to jest dwuwarstwowy lód, także może się uda, może się uda. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy coś tam zrobić. Więcej temperatury sobie damy. Może nam się uda to jakoś tu ogarnąć. Raz, dwa, pierwszy, drugi, to będzie ten pierwszy z brzegu, to jest drugi, dobra. Spróbuję to zrobić, żebyście to widzieli. Taki oporny ten pin by musiałem jednak użyć od sesaki elektrycznej, więc kurczę, trochę to potrwało. Dobra, podłączam z powrotem wszystkie napięcia, zobaczymy, co się teraz stanie. Mamy odpięty, zobaczymy, czy będzie w ogóle napięcie na tym pinie. Jeśli na tym pinie pokaże nam się 13 V, to oznaczałoby, że ten układ scalony jest uszkodzony. I czasem w strukturze jego bywało tak, że on zadziałał lub nie zadziałał. Cisza. Sprawdzamy, czy w ogóle jest sygnał jakikolwiek tutaj na tych końcówkach znowu. Jest sygnał, ok. Dobra. Co? Mierzymy to napięcie. Czy tam się coś dzieje? Nie mam tu podglądu bezpośrednio, ale na tym pinie sprawdzimy. Nie ma nic, nie ma nic, moi drodzy. Podłączymy sobie do niego te 7 V. Co nam się wtedy ukaże? Powinno nam się ukazać dźwięk. Uwaga! Nie ma. Nie ma dźwięku dalej. Nie ma dźwięku w dalszym ciągu. Co możemy jeszcze zrobić? Ha. Nic, będę zjeżdżał tym napięciem w dół. Poczekaj, gdzie to tu jest? Standby. 0 V do 1,5. To idziemy na dół. Nic. Czyli 3,5 V powinno być zmutowane. Nie ma nic. Nic się nie dzieje. Od 3,5 do 5. 7 V powinno działać.
wodoru, prądu nie ma. Niestety nic, cisza na planie. Coś tu innego zawodzi, moi drodzy, coś tu innego zawodzi. Obawiam się, że ta końcówka chyba jest zwalnięta, naprawdę. Zostałoby nam tylko sobie tą końcówkę wymienić na nową. Ale chwila, bo tu... Teraz nie mamy tych 12 V, radio jest włączone. Nie mam tych 12 V w ogóle tutaj, to było 12 V. A teraz jest cisza. Moment, jeszcze raz sprawdzimy, czy napięcie w ogóle... Co tu się porobiło? Jeszcze raz masa. Jakaś konkretna masa. Tu się otwarcie robi, dobra. Dobra, jest to 12 V. Więc czemu tu 12 V jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nic się nie dzieje. Wszystkie napięcia mamy. Dalej to nie działa. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Myślę. Działało, ale nie działa. Dobra, jeszcze jeden pomysł mam. Wyłączę radio, wlutuję z powrotem ten pin. Zobaczymy, co się będzie działo. Włożę go z powrotem. I zlutuję. Gada z powrotem. Podłączam z powrotem, zobaczymy, co się stanie. Mam taki jeden pomysł, żeby z tej strony się podłączyć bezpośrednio z sondą pod wyjście. Pod wyjście, czy nam coś w ogóle tutaj się pojawi. Jakikolwiek sygnał. Skoro mamy sygnał wejściowy, a nie mamy wyjściowego, to znaczy, że coś z tą końcówką nie tędy. Ok, włączam. Radio się uruchomiło. Nie ma nic. Totalna cisza. Dobra, sprawdźmy to. Masa. Wejście. Jest. Nie ma wejść w ogóle. Powiem wam, nieciekawie jest. Jest nieciekawie.
Otworzymy sobie antenę jakąś. Chyba, że się struktura tego scalaka gdzieś uszkodziła. Nic. Mamy nowy układ. Więc go będę wymieniał. Muszę go wymienić. Bo tak jak mówię, podejrzewam, że układ jest już uszkodzony, więc żeby nie tracić czasu i się niczym nie bawić niepotrzebnie, to wymienimy sobie układ, oczywiście na nowy i zobaczymy, czy to nam ruszy. Dobra, ja się biorę za wylutowanie tego, wlutuję to, wracam i zobaczymy, czy będziemy mieli w końcu audio. Układ wylutowałem, moi drodzy, ale słuchajcie, podczas wylutowywania, zobaczcie, wyjąłem układ, a w płycie głównej została mi jedna nóżka. Jedna nóżka mi została i podejrzewam, że ta nóżka chyba była wyłamana. Ponieważ po poruszaniu tym układem kiedyś klient opowiadał, że coś się tam odzywało. No. Zobaczymy. Dobra, wymienię go na nowy, wlutuję nowy, zobaczymy co będzie. Spróbujemy. Zasilanie, próbujemy włączyć radio. O! Jest! Jest dźwięk! O, końcówka się lekko nagrzewa. Zobaczcie, jest dźwięk. Działa. Spróbujemy znaleźć inną stację. Jakąś mocniejszą. Dobra. Coś zaprogramowanego. Chłodno, to dzisiaj oczywiście. Pięknie, działa! Dwa dni musieliśmy się do tego przyzwyczaić i chyba musimy się z tym pogodzić na kilka jeszcze następnych dni, bo to będzie mroźny tydzień. Tak przewidują synoptycy.
Jak widzicie, radio działa. Jestem pewien na 99,9%, że ten zerwany pin w tej... moment, czekajcie, odłączę zasilanie, bo gdyby mi spadło to na tą płytę, kurczę, to bym sobie zaś narobił roboty. Na 99,9% jestem przekonany, że ten pin był urwany i czasem on się czasem stykał, czasem nie. A jest jakiś, nawet powiem wam, czekajcie, zobaczę to pod lupą. Oczywiście on był dawno już zerwany i to jakiś pin zasilający jest, który nawet widać go tutaj na końcu, że jest, nie ma mikroskopu, że jest taki pospawany, taki jakby coś iskrzyło. On po prostu w obudowie siedział, ale jak się go docisnęło mocniej, no to wtedy stykał i łapał. No zobaczcie, no kurde, ej, takie coś i... Ale jaja, tu jest jakaś, czekajcie, co tu jest, jakaś tkanina. Dobra, położymy to wszystko na paście termoprzewodzącej, żeby to miało chłodzenie. No powiem wam, kurde, widzicie, no jednak intuicja mnie nie myliła. No. I skoro ten sygnał nam tutaj szedł z przedwzmacniacza, preamplifiera na końcówkę mocy, ona go wzmacnia i wtedy leci nam sygnał wzmocniony bardzo mocno i kilkudziesięciokrotnie na głośniki, prawda? Więc już mi tutaj nie pasowało, że coś tutaj jest na płycie, może jakieś sterowanie, ale no jak tu wszystkie napięcie mieliśmy po prostu na miejscu, no to wskazywało na to, że ten układ po prostu jest uszkodzony, prawda? Dobra, mamy to naprawione, ja to składam i jeszcze raz to odpalimy po złożeniu, zobaczymy czy to aby na pewno działa. Przebiegła pomyślnie, jak już wcześniej powiedziałem, radio mamy gotowe, pozwolić do klienta, że radio jest do odbioru. Moi drodzy, jeśli macie takie radio uszkodzone, podobny objaw lub inny, zapraszam serdecznie na moją stronę, tam jest adres, gdzie można wysłać do naprawy taki sprzęt. Nie tylko motocyklowe naprawiamy, bo naprawiamy różne inne rzeczy, CB radia, radiostacje, elektronikę użytkową, domową, także jeśli macie cokolwiek uszkodzone, serdecznie zapraszam. Telefon również jest na stronie, możecie dzwonić, jeśli nie odbiorę telefonu, bo jestem zajęty, moi drodzy, bardzo proszę o wiadomość SMS. Odpowiem w miarę możliwości, napiszcie tylko w tym SMS-ie, że dzwonicie w sprawie naprawy czegoś tam, ja odzwonię albo odpiszę i jakoś wtedy się skontaktujemy. Moi drodzy, jeśli film się podobał, oczywiście proszę łapkę w górę i do następnego filmu.